Już po raz ósmy w Działdowie odbyły się działdowskie biegi niepodległości, w których udział wzięli zawodnicy w każdym wieku i z każdego zakątka Polski. Już jesteśmy po biegach dzieci i młodzieży. Odbyły się 4 biegi, punktualnie 10, 10.05, 10.20 i 10.30. Kapitalny udział dzieciaków w naszej imprezie, no tyle ile planowaliśmy, 150 wystartowało, a teraz się przygotowujemy już do startu głównego. Ja chciałbym tylko przypomnieć Państwu, że zawsze biegi niepodległości odbywały się ulicami Starówki. Start był przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 przy pomniku Króla Władysława Jagieły, a dzisiaj startujemy z naszego stadionu, przepięknego stadionu. I o godzinie 11.11 punktualnie rozpoczniemy ósme biegi niepodległości w Działdowie. Wiem jedno, że jest bardzo dużo chętnych, że zapisy zostały zamknięte 2 tygodnie temu, ale jeszcze patrzymy, kto nie dotarł, ile można będzie osób dopisać w dniu startu. Będziemy się starali być bardzo tacy uniwersalni, żeby po prostu jak najwięcej osób wystartowało. Ja tylko chciałem przypomnieć, że rok 2018 był rokiem rekordowym. W tym roku wystartowało 213, a mistrzynią w ogóle tych biegów niepodległości to była Martyna Konarzewska, która na 7 biegów wygrała 6, a wśród mężczyzn też działdowianin Michał Karbowski wygrywał 3-krotnie. Michała dzisiaj nie będzie, ale będzie zawodnik, który wygrywał 2-krotnie, pan Górski z Gdyni. Będzie również pan Dębowski Mariusz z Wisbarka. On wygrywał 2 lata temu, a więc bieg zapowiada się bardzo, bardzo interesująco i zarówno w kategorii kobiet, jak i w kategorii mężczyzn. Bardzo dużo działdowiaków, bardzo dużo działdowianek, no i bardzo dużo z powiatu działdowskiego. Gdy przeglądałem listy, to na listach jest około 90 zawodników powiatu działdowskiego, a 67 miasta Działdowa. Medale przepiękne, nie wiem, czy to nie ostatnie, które za mojej kadencji będą wykonywane. Czas szybko upływa, wiek emerytalny się zbliża, a więc mówię, na koniec trzeba po prostu posadzić wisionkę na torcie. Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia tego typu. O wszystkich będziemy informować na bieżąco.